Serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, ponieważ już jutro poznamy tematykę Minecrafta 1.20 i najpewniej w najbliższym czasie dostaniemy sporo snapshotów do tejże wersji, więc jeżeli chcesz być na bieżąco i wiedzieć wszystko, co jest związane z Minecraftem 1.20, zdecydowanie warto zostawić suba. A po obejrzeniu, jeżeli się okaże, że zgadzasz się z tym, co dzisiaj będę mówił, zostaw proszę łapkę w górę dla zasięgu. Dzisiaj ogólnie porozmawiamy na temat pewnej teorii, jaka się ostatnio pojawiła, jakoby Minecraft 1.20 miał być aktualizacją archeologii, a także powiem wam o pewnym pomyśle, który już dawno wpadł mi do głowy, ale dzisiaj szczątkowo wam go przytoczę dzięki pewnej grafice, która pojawiła się jakiś czas temu na Twitterze. Dzisiejszy materiał stricte możecie potraktować jako audiolog do posłuchania sobie gdzieś tam w tle, ewentualnie czasem zerknijcie na ekran, jeżeli jakiś tam screen będzie się pojawiał, ale ogólnie jeżeli chodzi o wartości do oglądania, to będzie tutaj ona marginalna, bo będzie to byle jaki gameplay, żeby coś po prostu tutaj było. Dzisiejszy materiał będzie najlepszy do przesłuchania. Dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy od pewnej teorii, jaka krąży od jakiegoś czasu po internecie, jakoby Minecraft 1.20 miał być aktualizacją archeologii. Podobnież pojawiły się pewne wycieki, że jeden z deweloperów gdzieś tam w wiadomości prywatnej wspomniał o tym, że w 1.20 pojawi się archeologia. Ja troszeczkę zgłębiłem temat i okazuje się, że nie ma na to żadnego potwierdzenia, że po pierwsze ten screen jest autentyczny i pochodzi od jakiegoś dewelopera, a po drugie kompletnie nic nie wskazuje na to, że Minecraft 1.20 miałby się skupić na archeologii. Oczywiście, moi drodzy, pojawiły się teorie, które słyszałem jakoby zapowiedź Sniffera, czyli moba wymarłego, który gdzieś tam ma sporo wspólnego z paleontologią, miałoby się wiązać z dodaniem archeologii w 1.20. Powiem więcej. Są osoby, które twierdzą, że należy głosować na Sniffera, ponieważ wraz z nim zostanie dodana archeologia. Oczywiście nie. Tematyka Minecrafta 1.20 została już dawno ustalona, już w tej chwili najprawdopodobniej gigantyczna część tej aktualizacji jest zrobiona, przynajmniej w wersji prototypowej, i już jutro, kiedy na Mineconie zostanie ona przedstawiona, twórcy będą powoli to wszystko wdrażali w snapshoty, no i jednocześnie będzie to wszystko odpowiednio szlifowane, żeby przy wydaniu pełnej aktualizacji działało to tak, jak działać powinno. Propozycje mobów, które dostaliśmy do głosowania, absolutnie nie muszą mieć nic wspólnego z tematyką Minecrafta 1.20. Spójrzmy rok wcześniej. Zostały nam zaproponowane trzy moby. Glare, Copper Golem oraz Alley. Czy któryś z nich jakkolwiek jest związany z dziką aktualizacją? Oczywiście można na siłę powiedzieć, że Glare nawiązuje do dzikiej aktualizacji, bo kojarzy się z Lush Cave, Alley nie bardzo, Copper Golem też. Dwa lata temu mieliśmy Mubluma, czyli żółtą krowę, do tego Glow Squida oraz Isologera. Żaden z tych mobów domyślnie nie był związany z tematyką Minecrafta 1.17 i 1.18, czyli Caves and Cliffs. Od razu mówię, tak, Glow Squidy pojawiają się w wodzie pod ziemią, ale przypomnijcie sobie, że ta zmiana nastąpiła po ogłoszeniu Minecrafta 1.17 i na początku Glow Squid miał pojawiać się na dnie oceanów, a nie w kopalniach. Dopiero po ogłoszeniu aktualizacji zostało to odpowiednio dostosowane. Zatem, moi drodzy, Glow Squid też nie został od początku ogłoszony jako mob podziemny, tylko jako mob zwyczajnie podwodny w oceanach. Dlatego, jak widzicie, w tym roku teoretyzowanie, że moby, które zostały nam ogłoszone, jakkolwiek nawiązują do tematyki aktualizacji, no, niekoniecznie musi mieć to sens. Od razu też zaznaczę, jak najbardziej istnieje szansa, że 1.20 albo skupi się na archeologii, albo przynajmniej ją zaimplementuje, jednak ja nie ukrywam, bardzo chciałbym, żeby 1.20 dodawało same nowe rzeczy, tak samo jak to było w przypadku 1.13, która zaktualizowała oceany, 1.14, która dodała najazdy i zaktualizowała wioski, albo 1.16, które całkowicie odmieniło Nether. Niestety, od zapowiedzi Caves and Cliffs, czyli aktualizacji Minecrafta 1.17, co każdą wersję dostajemy zaległe rzeczy, bo to co w 1.17 nie zostało dodane, czyli nowe jaskinie, zostało wdrożone dopiero w 1.18. W 1.17 nie pojawił się Warden's Deep Dark i ten pojawił się dopiero w 1.19. W 1.17 nie pojawiła się zapowiedziana wówczas archeologia i jeżeli znowu kolejny raz z rzędu Mojang chciałoby nam dodawać w kolejnej aktualizacji rzeczy, które miały pojawić się 2 lata temu, to szczerze mówiąc, ja już miałbym tego dość.
Cieszę się, że archeologia kiedyś się pojawi, ale wolałbym, żeby to nastąpiło w jakiejś mniejszej aktualizacji pokroju 1.15, czyli takiej pobocznej, bo jeżeli w tym roku znowu zostanie ogłoszona wielka aktualizacja, która głównie dodaje rzeczy, o których doskonale wiemy, to ja szczerze mówiąc obawiam się, że ta szybko mi się znudzi. Tak jak mówiłem, ja chcę samych świeżych nowości, takich jak chociażby w 1.16 czy w 1.14. Nowe bloki, nowe moby, nowe przedmioty, nowe struktury, ewentualnie nawet nowe bossy, a nie te bloki, te moby, te mechaniki, o których doskonale wiem, że w końcu będą. Jakiś czas temu miałem wielkie nadzieje, jakoby 1.20 miało być aktualizacją dodającą rzeczy z półki, ale tylko w przypadku, jeżeli ta aktualizacja 1.20 byłaby aktualizacją poboczną, tak jak 1.15, czyli kiedy snapshoty miałyby się pojawić na przykład w wakacje, a pełna wersja miałaby zostać wydana pod koniec roku. Wówczas chętnie bym taką dodatkową aktualizację przytulił, ale wtedy na Mineconie oczywiście oczekiwałbym ogłoszenia 1.21 z faktycznymi nowymi, wielkimi nowościami. Niestety, moi drodzy, rok temu, kiedy ogłoszono aktualizację dziczy, zostały zaprezentowane fajne rzeczy, ale oczywiście również zostały zapowiedziane dodatkowe, które niestety nie zostały spełnione. W niedzielę minie równy rok od zapowiedzi The Wild Update i od tamtej pory nie zostały dodane żadne nowe rzeczy oprócz tych zaprezentowanych na Mineconie. To jest straszne. Ewentualnie można powiedzieć, że pojawiły się odłamki echa, kompas odzyskania, czy może jeszcze reportowanie czatu, którego większość graczy Minecrafta zwyczajnie nienawidzi. Gracze są głodni nowości i to gigantycznej jej ilości. Pomimo tego, że archeologia czy aktualizacja biomów jak najbardziej jest przez graczy oczekiwana, myślę, że gigantyczna część społeczności i tak będzie nawet nie tyle, że zawiedziona, ale szybko się znudzi tymi rzeczami, jeżeli one zostaną teraz dodane, a nie na przykład w dalszej przyszłości. Jako gracz Minecrafta niesamowicie marzę o chociażby aktualizacji Endu, która sprawiłaby, że jeszcze chętniej chodziłbym do tego wymiaru, zdobywać nowe bloki czy przeżywać kolejne przygody walcząc nowymi, fajnymi, mam nadzieję ciężkimi mobami. Jak nie to, to aktualizacja, która dodawałaby nowy wymiar, przez który wchodzilibyśmy przez gigantyczną ramę w miastach Deep Dark. I tutaj możemy przejść do drugiej części tego materiału, czyli troszeczkę chciałbym się tutaj, moi drodzy, rozmarzyć. Jakiś czas temu na Twitterze spotkałem bardzo fajnie wyglądający screen, nawiązujący oczywiście do Sniffera żyjącego w swoich czasach, który spotyka jakby zmutowaną rozdymkę. Wygląda to genialnie. Kiedy to zobaczyłem, od razu przypomniał mi się mój stary pomysł na jeden z nowych wymiarów, jaki mógłby pojawić się w Minecraft, mianowicie wymiar przeszłości. Miałoby to działać na bardzo prostej zasadzie. Świat generowałby się bardzo podobnie do naszego zwykłego, ponieważ ukształtowanie terenu zazwyczaj byłoby takie samo, ale w takim wymiarze moglibyśmy na przykład mieć fajnie wyglądające wulkany, ruiny struktur, które doskonale w Minecraft znamy, mogłyby być albo mniej zniszczone, albo w ogóle działające, i mam tu oczywiście na myśli chociażby portale czy twierdze do Endu, ale niekoniecznie zatopione statki, które raczej byłyby zbyt nowoczesne na taką koncepcję wymiaru. Do tego oczywiście starożytne wersje biomów, jak na przykład lasy ze starożytnymi dębami, czy też biomy takie jak chociażby dżungla, w których żyć mogłyby wówczas jeszcze nie wymarłe gatunki mobów. Jednym z takich gatunków mógłby być oczywiście Sniffer, na którego będzie można zagłosować w tym roku. I od razu mówię, takiej aktualizacji w tym roku na pewno się nie doczekamy, ponieważ jeżeli taki Sniffer miałby faktycznie w tym wymiarze żyć, wówczas na pewno nie daliby nam go do wyboru. Pamiętajcie, że wszystkie moby, które odpadną w dzisiejszym głosowaniu, nie odpadają na zawsze, tylko trafiają na słynną, metaforyczną półkę Mojangu. Więc jeżeli kiedyś Mojang zdecydowałby się na zaimplementowanie takiego wymiaru, wówczas w przypadku gdyby Sniffer głosowania nie wygrał, w ramach aktualizacji wymiaru przeszłości mógłby z tej półki zostać zdjęty i zaimplementowany jako występujący tam mob. Doskonale zdaję sobie sprawę, że skala takiej aktualizacji byłaby przegigantyczna i wówczas moglibyśmy najprawdopodobniej otrzymać największą aktualizację w historii Minecrafta, ponieważ zaimplementowanie ogromnej ilości wymarłych mobów, ogromnej ilości antycznych drzew czy też roślin zwyczajnie pochłonąłoby ogrom czasu. Jeśli miałyby się na przykład pojawić wspomniane wcześniej wulkany, to już w ogóle. Koniecznie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o teorii takiej aktualizacji. Chcielibyście coś takiego, czy raczej wydaje wam się to już niepasujące do Minecrafta?
No nic, na dzisiaj to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że miło wam się słuchało tego, co miałem dzisiaj do powiedzenia, a jak zwykle gadałem głupoty. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że dzisiaj wpadniecie na live'a, gdzie będziemy oczekiwali w końcu uruchomienia głosowania. No i oczywiście na live'ie oddam swój głos, jak i mam nadzieję, wy w tym czasie też w swoich Minecraftach będziecie mogli oddać swoje głosy. O 18:00 wszystko startuje, tylko osoby, które mają Minecrafta kupionego, będą mogły głosować. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!